Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę niesłychanie dobra nowina, ponieważ po wielu, ale to naprawdę wielu dniach trudów, najpierw powrotu do Milionowic, potem jeszcze wcześniej, słuchajcie, szukania agenta, potem jak już wróciliśmy też szukania agenta, udało się go sprowadzić całego i zdrowego. Co prawda mnie wtedy nie było, ale Abra i Elviso spisali się naprawdę na piątkę, albo może nawet, słuchajcie, piątkę z plusem, bo jak widzicie, Agent X jest na serwerze i nawet wiem, słuchajcie, że lata gdzieś tam przy swojej, no zniszczonej, ale jednak chałupie. Także mordy, ja się cieszę na maksa, bo dzisiaj pierwszy raz od, no nie wiem, od kilku dni, słuchajcie, będę się widział z agentem. To jest w ogóle epickie, ja się jaram na maksa fest. Więc już, słuchajcie, bez przedłużania, możemy tam polecieć, a dosłownie, w sumie moglibyśmy tam polecieć, ale możemy też tam pobiec. O kurczę, bo widzicie, to już niebezpiecznie się lata, już straciłem połowę życia, ale dobra, mordy, to jest nieważne. Więc sobie do niego dzisiaj pójdziemy. Wy oglądajcie ten odcinek do końca, bo mam dla niego małą niespodziankę, więc jeżeli chcecie się przekonać, co to jest, no to oczywiście oglądajcie do końca. A teraz lecimy. Gdzie on jest? O, słuchajcie, jest w środku. Agent! O, Agent Byku! Gościu, siema! Siema, co ty tu robisz? Jak ja cię dawno nie widziałem. Co ja tu robię? No nie wiem. Mieszkam? Mieszkasz tutaj? Stary, ale koks! W ogóle, jak to się stało, że oni cię tutaj sprowadzili? Opowiadaj, stary. Stary, no normalnie jak... No już nawet nie chce mi się gadać, serio, bo to bym ci gadał ale przez stary, a jakby nic ci się już... tam nie stało, ten gość, co cię przytrzymywał, nic ci nie wiesz zrobił? Co? Ja już im to wszystko tłumaczyłem, aha, wszystko im mówiłem, aha, mówię, to tyle czasu mi zajęło już, naprawdę. Byku, no dobra, dobra, najważniejsze jest to, że udało się ciebie tutaj sprowadzić, że jesteś cały i zdrowy, a przynajmniej na takiego wyglądasz. No i teraz w końcu, słuchajcie, to jest to, co wam obiecywałem już od wielu dni. Gang Abry jest zjednoczony całkowicie, także no mordy, tak jak mówię, oglądajcie do końca ten odcinek, żeby się przekonać, co my dzisiaj no, będziemy właśnie kombinować. No i subskrybujcie ten kanał, bo odcinki są codziennie, a teraz może być tylko lepiej, jak Gang Abry jest całkowicie zjednoczony. No to po prostu tak jakby święta były, no wszyscy są szczęśliwi, mordo, zostaw suba, odcinki codziennie, więc nie możesz tego przegapić. I właśnie, bardzo ważne info, słuchajcie, od kilku dni na moim dodatkowym kanale Maciuch Plus, który macie w opisie, pojawiają się odcinki, zapomniałem wam o tym powiedzieć, ale one się pojawiają, więc wbijcie tam, zobaczcie, bo są naprawdę ciekawe, myślę, że wam się spodobają, także w opisie Maciuch Plus jest reaktywowany, zapraszam. Gościu, dobra, co ty tutaj w ogóle ogarniasz? Ja tutaj próbuję tak trochę ten teren ogarnąć, no dobra, ale stary, to ja mogę ci pomóc, sam widzisz jak. Ale mi się wydaje, że stary, ale... no... jakby to ci chyba za dużo czasu zajmie. Oj, stary, to mi zajmie, jak ja sobie tak myślałem, to no kilka tygodni. Co to, ty gadasz? No to gościu, nie. To powiem ci tak, ja mam na ciebie propozycję. Nie wiem, czy widziałeś mój domek może, widziałeś go? Moją chatkę Maciuszka, tak sławną. To jest domek? Co się śmiejesz? Co się śmiejesz? Ej. Co się śmiejesz? Z chatki Maciuszka. No bo to jest twój domek, co nie? No jest super, stary. Jest super. Ale dobra, dobra. To jest tylko domek tymczasowy. I powiem ci tak, jeżeli ja nie mam chaty i ty nie masz chaty i ja bym chciał mieć chatę i ty byś chciał mieć chatę, no to mordo. Może zamieszkamy razem, skoro jesteśmy już takimi przyjaciółmi. W sumie, Byku, dawaj, szczerze, dawaj, zgódź się, będzie super, stary. Będę ci gotował, będę ci robił pranie. Będziesz mi gotował? Tak, stary, pranie? Super. Tylko że, okej, dobra, tylko, że dobra, ty, już mnie przekonałeś. Tylko że ty musisz wybudować ten dom, bo ty ładnie budujesz. W sumie chyba raz. Nie, no dobra, dobra, no pomogę ci, pomogę ci, no byczku. Ja tutaj ci pomogę oczywiście, ale ty jesteś tam z specem od budowania, także mordo, no dawaj, zgódź się stary, znajdziemy jakieś fajne miejsce, weźmiemy materiały i będziemy razem mieszkać. Słuchajcie, nowa przygoda Maciucha i agenta to będzie. Dobra, tylko poczekaj, bo ja tutaj mam jakieś niby materiały. Jakie nie materiały? Wiem, czy ty jakieś swoje ja, masz. Ja, wiesz co, bo... w tym momencie w ekwipunku nie mam, ale mogę iść do siebie. No to chodź stary, najpierw znajdziemy miejscówkę jakąś fajną. Okej, a potem przyjdziemy. Tak, to weź materiały i znajdziemy jakąś miejscówkę, mówię ci. Dobra, będzie... to ja zaraz lecę. Super, tak jak słuchajcie, nie wiem, z kim ja kiedyś mieszkałem. Nie wiem, z kim mieszkałem, ale zawsze mieszkałem chyba samemu. Ale będziemy po prostu takimi braterskimi... przyjaciółmi, o, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. No bo nie, no serio, ty potrzebujesz tymczasowego domku, ja też, bo ta moja chatka, co prawda, nawet ją widać, słuchajcie, ona jest fantastyczna, ale wy się z niej śmiejecie, także dawaj, byku, za mną. Dobra, lecę. Tu jest jakaś, patrz, tu jest wolna przestrzeń, ale tu mi się, to jest chyba słabe. Nie, no tutaj jest za blisko tego domu. A tak, tak, on jest za brzydki, słuchajcie, go nie chcemy. Chociaż nie miałbyś daleko do pracy w sumie, wiesz? Nie miałbyś to daleko do pracy. To jest w sumie plus. Dobra, kolejna miejscówka wolna jest tutaj, Maciu, zobacz. Tutaj jest. Gdzie? Tak sporo. Widzisz, miejsca, właśnie tu i mówię. Tu jest, tu w ogóle był kiedyś twój wieżowiec.
Nie, to był wieżowiec Elvisa jak już. Nie, ale choć kiedyś nie. To był twój. Poczekaj. Elvis go kupił. Ej, chyba. Racja, tak racja, było. Tutaj był mój wieżowiec. To był... Elvisa był na miejscu tak, tamtego tak. D&D. Aha, to stary, tutaj, to co ty na to, żeby tutaj wybudować wieżowiec? Kurde, by był, nie. Nie, no nie, bo wieżowca nie chcemy budować. Chcemy mieć taką prawdziwą, no. Swojską chatę, gdzie się je pierogi ruskie i flaki, tak jak na świętach. Ja co prawda nie lubię ani jednego, ani drugiego, ale to ma być swojska chata z taką kiełbasą ciągnącą tłuszczem na obiad, nie? No ja. Dobra, dalej stary, tutaj jest jeszcze taka była połać zieleni. Tutaj było, nie wiem co tutaj no, kiedyś było, racja. Ale zobacz, co, to jest mega duży teren. Tu chyba nic w zasadzie takiego nie było. Może stary domek Elvisa tutaj kiedyś był. Jakiś skarby znalazłem, a nie powiem ci. A tam były skarby. Stary, tu jest bardzo duży teren, tylko że tu jest ten brzydki budynek TNT. Mi się on nie podoba. Do tego, zobacz nie, stary, że nie, tutaj nie. Tu jest komisariat, tu są psiarstwa. O nie, tu są pały. Także one biorą tutaj pod uwagę przyszły. Nasze przyszłe interesy lepiej dalej niż bliżej. Wiesz o co mi chodzi, nie? Dobra, czyli co, tutaj odpada jednak miejscówka. To najlepsza epoki co jest chyba ta, gdzie był wieżowiec, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy jeszcze dalej. Może coś tak. Lepszego się uda nam stary, znaleźć. Na bank coś nam się uda znaleźć i będzie epicko. Tylko, że tutaj już ej, jest taka w ogóle wiesz o czym pomyślałem? Chodź za mną. Gdzie? Chodź za mną, pokażę no, ci. No, poka mi to. To jak masz taka... za tymi wieżowcami tutaj. Zobacz, tam musi być sporo terenu na oj, pewno. Oj, stary, no tam oj. Jest dużo terenu, ale zobacz jak będziemy daleko centrum mieszkać. Kurde, w sumie racja, no jednak lepiej być bliżej niż dalej. Tak, niby tu jest spoko, bo dużo miejsca do zabudowy, ale no nie wiem, no jakoś mi się to nie podoba. Także odpada Maciek mówi... Łapka w dół, Maciu tak mówi, w sensie pod tym filmem oczywiście łapka w górę i mordy. W ogóle to pamiętajcie, żeby wbijać też do opisu nie tylko, bo jest Maciuch Plus reaktywowany, ale też mój sklepik. Między innymi takie wzory, macie różne wzory, różne kolory na koszulkach, poduszkach, kubkach, ale przede wszystkim mordo na plecakach. I jak sobie bierzecie jeden plecak, to macie dostawę kurierem za frajer. Za friko, tylko słuchajcie, nie mówcie gościu. Sąsiadowi, bo on wtedy taki weźmie, a wy wtedy nie będziecie gorsi, także mordo, weź korzystaj, tylko weź kup wiesz, plecaka. No właśnie, mordo. Nie no, oczywiście zajrzyjcie sobie, zobaczcie, bo tak jak mówię, jeden plecak to już jest dostawa kurierem za darmo, totalnie, także polecam sobie zobaczyć oczywiście sklep w opisie. No ty miałeś się rozglądać. No rozglądałem ty, stary, się, rozglądałem to ja mam pomysł. Się. Weź i pomyślałem użyjemy tego dźwiga i wyburzymy ten lodowiec. O! I tutaj byłoby tak dużo miejsca. Ej, ale w sumie, ja nie wiem, czy ktoś tu teraz mieszka, bo Bobo jest w Bobowicach, a Abera nie wiem, gdzie on teraz mieszka. Nie wiem, ale dobra, może lepiej tego nie róbmy, bo jednak lodowiec jest bardzo ikoniczny, zresztą, nie no, to był bardziej żart, nie chciałbym go rozwalać, po co miałbym go rozwalać. Na mojej górze oczywiście będą powstawały jeszcze wielkie rzeczy, także stary, no chyba nie ma nic tutaj ciekawszego tak naprawdę. No chyba nie. Tak mi się wydaje, stary, że tutaj nie ma za bardzo terenu. Pixel. Ty, stary. Ej, poczekaj, myślisz o tym samym co ja? Chyba tak. Nie, stary. Robimy na tej wyspie chatę? Ej, tutaj były jakieś pomniki zawsze. Stary, tu zawsze były pomniki. A teraz pomniki. Tutaj wybudować chatę? Stary, nie, to musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Zobacz jaka to jest idealna lokalizacja. Nie widać, no dobra. Troszkę, same centrum, gościu. Troszkę widać centrum. Komisariat, ale tak. Ty masz niedaleko do roboty, ja mam blisko do moich itemów. Jesteśmy w samym centrum miasta Ryu. Nie no, robimy to. Dawaj, ścinamy trawę. Dobra. Nie, ja się nawet nie zastanawiam. Ja tak, to decyzja zapadła, także stary, to ty tutaj ogarnij teren pod budówkę, a ja lecę po itemy do budowy, bo coś tam sobie przygotowywałem, żeby budować na górze, ale mordy, no widzicie, będziemy mieli super mega chatę jeszcze na tej wyspie, no po prostu to będzie centrum tego miasta, słuchajcie, to będzie po prostu idealna lokalizacja, więc bardzo fajnie, jeszcze słuchajcie, patrzcie jaki widok stąd będzie, no pięknie, jeszcze z agentem, słuchajcie, będę mieszkał, no to super, słuchajcie, gdzieś tutaj miałem te, o, dokładnie tak, słuchajcie, widzicie, tutaj, to jest stąd, tak, dobra, to tutaj się przygotowywałem pod budowę, tego to akurat bym nie chciał, crafting w sumie też można się przydać, także słuchajcie, lećmy tam, nie wiem jakie materiały do budowy ma agent, No ale spoko, coś tam sobie ogarniemy na pewno. Pewnie nie uda nam się jakieś super mega chaty wybudować w tym odcinku, ale poza odcinkiem to na pewno dokończymy. Dobra, agencior, wariacie. Dobra, nie ma byku. Ja pozbieram te itemy, żeby tutaj nam to nie przeszkadzało. I jakby co, to ja mam tak, drewno, deski, stone bricki i zwykłego stone'a. Ja mam dużo za to bardzo tutaj z kobla. Dobra, zgarnę, i to naprawdę. Dużo kobla? Nie no, jak z kobla? No przecież z kobla. No na daszek jakiś, a ja co? Pyk. No dobrze, dobra. Ty buduj, ale to w takim razie z czego robimy ściany? Ja zrobię ścianę, a ty będziesz robił dach.
Okej, i ty będziesz robił dekoracje, takie wiesz, jak tutaj są, że tutaj takie szkiełko, tutaj taki przycisk, tutaj taki płotek, wiesz o co chodzi? Dobra, dobra. Ja tutaj dobra. Też muszę mieć udział. Okej, to wiesz co? Rzeczywiście dużo tego masz, no. Może jeszcze jakoś zróbmy tak, żeby tutaj było... Jakiś kształt tego domku, w sensie, do, tak, jak tyk. Chcesz te ściany zrobić? No nie wiem, ale powiedz mi z czego to ja zrobię, to i powiedz mi z tylko dobra, z czego ja ściany myślę, mają że być. Z drewna byśmy je zrobili, nawet... Pyk, 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 dobra, to stary, ja robię tutaj drugą skrzynię, ale z drewna z desek, czy z drewna z drewna? Z drewna ściany i takie, zobacz, jak masz tutaj te boki, aha. To ja bym je zrobił, żeby one były o jedną kratkę bardziej wystające, to wtedy lepiej wygląda. Nie do końca to rozumiem. To, wiesz co, to dobra, ja zrobię klocek. To weź zbuduj podstawowy klocek nawet okay. Na razie, tak no dobra, no z normalnego... Zobacz. Pyk. No masz, o, okay. Masz. I teraz mam dalej cisnąć z tego samego materiału, czy z innego? I zobacz, i tutaj na tej kratce budować z, już z desek tych takich normalnych. Poczekaj, dobra, mam deski. Mam deski, teraz okay. Na tej kratce. Tak. A, o, i teraz ścianą lecę, tak? Tak, mogę ci z tym pomóc, bo też trochę drewna mam. Dobra, dobra, to patrz, okay. Stary, o coś takiego chodzi, tak? I teraz okej, okay. I teraz stawiasz tutaj takie coś. Pyk. I to będzie linka jakoś w ogóle, dobra, dobra, no. Ty, co tu linka robi, gościu? I poczekaj, okay. Jak ty to teraz widzisz, byku? A, poczekaj, okay. Ile to ma kratek? Coś po prostu takiego. Nie, to możemy to chyba jeszcze trochę przedłużyć, wiesz? O jedno co najmniej. Jak masz siekierkę, to weź tutaj zetnij. Okej, okay, dobra. Bo to pójdzie w takim razie tutaj. O, a my będziemy sobie cisnąć... O, i to idealnie teraz będzie tak szeroko. A my sobie teraz w sensie... będziemy cisnąć tutaj o, chyba. Jeszcze tutaj dodam jedno po środku. O, gitara, gitara. Dobra, to na ile to musi być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest dobrze. Okej, okay, idealnie. Byku. Wow, znowu jakaś linka. Co, pyk. To pyk, dobra, skończyły dzieje. Mi się deski, ale sobie mogę ich troszeczkę jeszcze, byku, dorobić, także nie jest źle. Zaraz, słuchajcie. Jeżeli trzeba, to mogę skoczyć do pyk, mnie pyk, po jeszcze nie, więcej. Ja mam trochę bezproblemowo, nie także brałem. Tutaj coś takiego. Tutaj też coś takiego. No i jest pięknie. A, bo ty to robisz jeszcze wyżej. W sensie zróbmy to tak może o jedną kratkę wyżej, żeby... A, o jedną, dobra. Okej. Okay. Cyk. Wow, dobra, mamy to ogarnięte. Czyli co, tutaj jedno więcej i jeszcze po tej stronie... Nie, bo ej, w ogóle to musimy ten pomost dorobić, tak mi się wydaje. A to teraz chcesz... Nie, robić? Ale wiesz co, ej, mam epicki pomysł. Możemy to teraz zrobić z lilii. Z lilii, tak, o star, to będzie super ładnie wyglądało. Dobra, to ty ogarnie domek, a ja robię pomościk, tylko muszę zabrać te lilie, wiesz? Dobra. Ej, super, super, może, słuchajcie, ja się cieszę, że będę mieszkał z agentem, bo on będzie tutaj mega fajnie budował. Wow, do tego... ej, co? Ej, ej, co? Co? Co ja tu odkryłem? Chodź do mnie. Co ty, stary, odkryłeś to tutaj? Zobaczyć. Wkopałem się jedną kratkę pod i... O nie, i patrz, tutaj kiedyś była drabina. Moja baza, stary. Co? Ej, serio, ja tutaj kiedyś bazę miałem pod tym, ale no dobra, no. To co, czemu robisz coś pod? Bardziej chciałem wymienić podłogę tutaj jakoś, żeby było. Okej, okay, no taka, to stary, wiesz. No to wymień podłogę, ale rzeczywiście ja pod spodem miałem, tak, pod posągiem, tylko nie pamiętam pod czyim, miałem bazę kiedyś, no ale to spoko, ogarniemy, będzie można ją jakoś zagospodarować. Tak mi się wydaje. Dobra, ej, dobra. Właśnie, a co gdyby ten, bo ten domek jakiś wielkościowy strasznie nie jest, a co gdyby jego jakoś pod ziemią ulepszać? Pod ziemią, no dobra, no to później to zrobimy, no, no problemo, ej, bo zgubiłem gdzieś tutaj, słuchajcie, lili pada. No dobra, trudno, póki co mamy przejście takie pojedyncze, nie jest źle, okej, okay, ale ciemno się tu zrobiło, byku, ale ciemno... Ale zobacz, będzie pan zadowolony. Dobra, ja robię na okna. Dziury. Zróbmy takie może na... Wiesz co? Jednak zmieniłem zdanie. Może byśmy to takie wyższe trochę zrobili. Żeby to w górę lepiej też wyglądało. Szło? Mhm. Tak. W górę też szło. No dobra, ale to, że... Okej, okay. O jeszcze jedną kratkę wyżej. To byłoby pyk. Spoko. Pyk, dobra, czyli, poczekaj, czyli tutaj, tak? O, z drewienka lecimy jeszcze jeden wyżej. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, os. Tak sobie teraz spojrzałem, że w sumie gdy tutaj w tym domku było wyżej, będzie tak dużo przyjemniej po nim chodzić. No, to no pewnie tak. Pewnie masz rację, także ja, agent wiadomo, że dobrze buduje, także ja nie będę mu się tutaj wcinał. Byku, ale dawaj, bo musimy to... Dobra, to wiesz co, środek możemy póki co olać. Na razie zróbmy, wiesz, żeby na było... razie to co najważniejsze, czyli tak. Z zewnątrz. Tak, czyli dobra. Z zewnątrz. Poczekaj, bo tutaj też będzie wejście, no nie? O właśnie, dlatego tutaj, o. Patrz. O, nie, to okay. Wygląda źle. O nie, 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 nie. To, chyba... to wygląda jak taki to... nos. Dobra, ja jak kierą. Taki nos. Dobra, stary, jest ogarnięte. Wiesz co, ja na szybkości skoczę po trochę więcej drewienka, dobra? Ale wiesz co, ja mam trochę, ja mam trochę desek, nie mam a. Drewna. Deski mam. A masz te takie drewno, drewno? Nie, te, mam, tylko, te takie mam tylko 9 niestety, wiesz? O kurde. To trochę lipa, bo ja mam...
miałem tyle samo, dopiero co zużyłem, ale chyba już starczy na to, co na razie potrzeba. Okej. Dobra, to mamy ogarnięte. Bo z czego dach będzie zrobiony? Dach zróbmy z kobla, on będzie wtedy najlepiej tak wyglądał. No dobra, spoko. Nie no, wiadomo, kobel pasuje, także mordo, dawaj, robisz dach, no i będzie gotowe. Z zewnątrz oczywiście będzie gotowe, tylko robimy go z schodków, czy z czego? Ze schodków i z takiego normalnego. Masz kobla, czy tak nie za bardzo? Nie, nie mam, mam tylko z ale tutaj jest wieki, skrzyni, wiesz? Więc dobra. Chillera. Okej, to ja będę powtarzał po tobie, po prostu wezmę sobie kobla. Ej. Wiesz co, nie ma kobla, są tylko schodki koblowe. Oj, oj, dobra, to ci wyrzucę. Ale są słaby, no dobra, to daj troszkę tego, to ja ci w tym pomogę i tyle. Dobra. Ej, dam ci połowę tego, co mam. Jeszcze tam trochę ci wyrzuciłem. Mam. Dobra, wbijamy się na górę mordy i lecimy z tym dachem, bo to będzie najlepszy domek, ja wam mówię to. A wam to mówię. Okej, dobra, i tak budujesz teraz schodki, o jedną kratkę, żeby to wychodziło poza krawędzie. Ale to są schodki? O. Tak, schodkami teraz. Pykson, okej, dobra stary, no to ja powtarzam po tobie. Tylko poczekaj, one idą o... właśnie, nie tak jak ja zrobiłem. Okej, czyli to słuchajcie musi być... Pykson, o, coś takiego, dobra. Ej stary, to jest trudne. No zobacz, to mi... Oj! No nie, tak się nie poczekaj. Da. Poczekaj, to musisz stawiać to tak równo. Zobacz, wchodzisz sobie na ten schodek na shifcie. A, dobra, stawiasz. Okej, bo tak o inaczej ciężko ci idzie. Pyk. Okay. Dobra, teraz to jest taśmociąg normalnie. Teraz to ja mogę robić. No, i to się rozumie. Okej, teraz dwa koblem w górę, tak? Tak, dwa koblem w górę i na to jeden raz schodki. Pyk, dobra, czyli tak, pyk. Ej, nie, już słuchajcie, zrobiłem coś źle, ale patrzcie, to jest normalnie nauka budowania z Agent X-em. Szkoła budowlana. Tak, szkoła budowlana. Tak, to jest szkoła budowlana. I tutaj, i tutaj schodki też mają pójść. I jeszcze o jedno musi tam wystawać w tym miejscu, zobacz, tutaj jest błąd, halo. Gdzie jest błąd? A, że tutaj zobacz, musi... tu musi wystawać. Dobra, czyli poczekaj, czyli musi być pyk. Tutaj musi polecieć pyk i tutaj musi jeszcze kobel polecieć. No i teraz to rozumiem. Dobra. To rozumiem. Pyk, no. Pyk. Dobra. Dobra, byku. I teraz tak, znowu robimy tak jak ty. I tutaj kobel znowu. Tak, jeden raz kobel, dwa razy do góry i myślę, że wtedy będziemy mogli chyba ten daszek już tak zakończyć. Dobra. Czyli teraz patrz, kobel, dwa razy do góry. I potem już będziesz sobie kończył i gitara się ma, dobra. Okej, dobra, robimy tylko jeszcze teraz tutaj dwa razy i myślę, że płytkami chyba będzie najlepiej to zakończyć. A i teraz, patrz, teraz jesteśmy, nie, bo ty jesteś jeszcze wyżej, czy ty teraz schodki stawiałeś? Czyli schodki położyłem. A, schodki, dobra. I na to już daję tylko tutaj kobel, cyk. Możemy w sumie to zrobić już całe od razu z kobla, że o. Pyk. Okej, jak ty to masz zrobione? Okej, tu jeszcze że tutaj wszystko z kobla, dobra, tylko tak, ja mam żeby go... to tak wypełnić. Ja mam go ja też już go mam mało, wiesz? Ale chyba idealnie starczy. No mi to już się skończyło, ale mam słaby, także ja mogę dać tutaj słaby. Trzy. Okej, jeszcze tutaj dwie kratki trzeba wypełnić. Okay, dobra. Tak na styk idealnie to jakoś starczyło. Pyk. Okej, dobra. Jest okej. Raz, dwa. No i gitara się ma, tylko mamy jeszcze teraz dziury tutaj, no ale to się ogarnie. Dobra, jak to wygląda z zewnątrz? Przeżyłem. Wow, ej! Wow. To wygląda całkiem zacnie. Poczekaj, tylko muszę iść na tamtą stronę, żeby to zobaczyć. Ej, ja jeszcze bym wypełnił tutaj na szybko. Ej, to wygląda całkiem kurde nieźle, stary. Jak to jeszcze będzie dokończone, wiadomo, bo póki co ten chociaż trochę, taki wysoki trochę ten dach. No i dobrze, żeby widzieli, że z nas stać. Tak, dokładnie. Także słuchajcie, jak tutaj jeszcze dojdą takie detale, bo póki co ten drewniany jakby dół wygląda tak klocowato, ale jak tam dojdą, słuchajcie, takie szczegóły, to będzie na pewno pięknie. Także stary, no my tutaj musimy to kończyć. A wam mordy dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, ale sobie poleciałem. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo jak widzicie teraz, no po prostu będzie idealnie cały gang Abry. Ja jeszcze teraz będę mieszkał z agentem, czyli będziemy mieli takie przygody, że w ogóle szok. Dzięki wielkie, pamiętajcie o tym, że Maciuch Plus jest reaktywowane, więc wpadajcie, żeby zobaczyć, jakie tam są odcinki i wpadajcie do sklepiku, bo tam oczywiście wszystko jest fajnie, są plecaczki, są koszuleczki i tak dalej. Do następnego, yo!